Drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu pod tytułem Elita czyta, realizowanym przez Instytut Badawczy Prowita Bona. Tematem dzisiejszego nagrania będzie manifest napisany przez rosyjskiego myśliciela Dugina, manifest pod tytułem Wielkie przebudzenie. W języku polskim został on opublikowany na stronie dwutygodnika Myśl Polska na stronie myślpolska.com. Info. Sam manifest składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawia genezę sytuacji, w której się znaleźliśmy i którą Długin ocenia bardzo krytycznie. Natomiast druga część przedstawiona jest wizji alternatywnej w stosunku do wielkiego resetu. Do wielkiego resetu, czyli idei Klausa Schwaba, przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wizji, która ma opisywać świat, jaki wyłoni się po pandemii. I naszą analizę, nasze rozważania, zaczniemy od przedstawienia tego, co Dugin w tym manifeście pisze, czyli. Jak opisuje sytuację, w której się znaleźliśmy, jak opisuje genezę tej sytuacji, następnie przedstawimy, co proponuje w zamian, na czym ma polegać idea wielkiego przebudzenia, a następnie ustosunkujemy się do tejże idei i zadamy sobie pytanie, czy jest to dla nas jakaś propozycja interesująca, czy się ku niej skłaniamy, czy też nie. To cóż, zaczniemy od przedstawienia genezy kryzysu o którym Dugin pisze w swoim manifeście Szanowni państwo prawda jest taka że Aleksander Dugin jest autorem wielu wielu książek na temat kryzysu kultury współczesnej są to książki pisane troszeczkę metodologią postmodernistyczną, ale z radykalną krytyką tegoż, tegoż postmodernizmu, co powoduje, że jest to myśliciel popularny w najróżniejszych kręgach, od skrajnej prawicy po skrajną lewicę kończąc. I w tej fazie krytycznej, w tej części krytycznej manifestu, oczywiście nie przedstawia tutaj nic nowego, czego już wcześniej by nie napisał. Wszystkich Państwa zainteresowanych dokładnie poglądami Dugina, a taki można powiedzieć, z streszczeniem, zachęcam do opublikowanej kilka lat temu książki Aleksandra Dugina Czwarta Teoria Polityczna. No to jest taki opus magnum, można powiedzieć, dugina i duginizmu. I można w pewnym sensie powiedzieć, że kto przeczytał tą książkę, to przeczytał już wszystkie, ponieważ są wszystkie pozostałe jego publikacje są to wariacje na tematy tutaj już poruszone. Przynajmniej jeśli chodzi o teorię, bo jeśli chodzi ta. o konce konkretne ta, ta, koncepcje oczywiście. geopolityczne. One mają tendencję do zmieniania się w szczegółach. Tak, ale jakieś takie ogólne założenia. Tutaj można powiedzieć, że w tym manifestie Wielkiego Przebudzenia nie ma nic nowego, są jakby streszczone jego wcześniejsze teorie, jego wcześniejsze koncepcje dotyczące genezy istoty kryzysu cywilizacji współczesnej i Aleksandr Dugin uważa, że kryzys rozpoczyna się jeszcze pod koniec średniowiecza wraz z pojawieniem się tak zwanego nominalizmu. To wyjaśnimy, nominalizm polega na tym, że takie byty ogólne jak na przykład społeczeństwo, naród nie jest pewnym takim bytem stanowiącym wartość samą w sobie, lecz jest tylko i wyłącznie sumowaniem jednostek. I Dugin uważa, że to, to późno-średniowieczne to, no co tu dużo mówić, wtedy zaledwie dywagacje filozoficzne, które nie miały realnego wpływu na żadną rzeczywistość polityczną, stanęły u źródeł. Wielkiego kryzysu, który rozpoczął się w kulturze zachodniej wraz z nowożytnością. Tutaj zresztą długi nie jest specjalnie też nowatorski, dlatego że tą tezę o nominalizmie jako źródle kryzysu nowożytności sformułował w lata przed nim -ameryka znaczy amerykański, ale z południa Stanów Zjednoczonych myśliciel, a mianowicie Richard Weaver, w swojej książce Ideę mają konsekwencje. Dugin także uważa, że z tego myślenia nominalistycznego, zakładającego istnienie tylko i wyłącznie jednostek, wynika późniejsza kultura liberalna, cała bym powiedział filozofia liberalna liberalna wizja świata. To jest wizja świata, w której istnieją tylko i wyłącznie jednostki konkurujące ze sobą na wolnym rynku idei, polityki, a przede wszystkim gospodarki, co prowadzi do kapitalizmu. I zdaniem Dugina, współczesny liberalizm został, noż, można powiedzieć, w pewnym sensie zaatakowany, a z innej, z innej strony patrząc, dopełniony przez postmodernizm, czyli poprzez teorię tak zwanej dekonstrukcji wszystkich i wszystkiego. Łącznie z dekonstrukcją kapitalizmu tradycyjnego, dekonstrukcją tradycyjnej wolności, dekonstrukcją człowieka, człowiek między innymi miałby się dekonstruować poprzez to, co Klaus Schwab pisze właśnie jakąś przyszłą taką wizję no, cyborgów łączących ze sobą, tak trzeba by to z filmu Science Fiction określenie. Cyborgów łączących ze sobą trochę człowieczeństwa, czyli trochę biologii. Z układami elektronicznymi, zarządzanymi internetem, itd., i drugi stawia taką tezę, że cała ta kultura nominalistyczno-liberalna, która miała na swoich sztandarach jednostkę jej prawa, Zakończyła się autodestrukcją tejże jednostki, która przestała być już podmiotem, ponieważ zaczęła być sterowa ma, ma być sterowana przez ogólne systemy sterownicze komputerowo-internetowe i stanowić właśnie cyborga łączącego w sobie cechy ludzkie i cechy elektroniczne czy też techniczne. I myślę, że to jest najważniejsze, bym powiedział, przesłanie takie, takie duginistyczne, wtedy, kiedy szukamy odpowiedzi w tym manifestie, co poszło nie tak w mhm. cywilizacji współczesnej. Tak, i doszliśmy do momentu, kiedy przychodzi Klaus Schwab i obwieszcza konieczność przeprowadzenia wielkiego resetu wprowadzenia nowego porządku światowego, który będzie tak naprawdę opierał się na pewnych strukturach neoliberalnych, globalistycznych, kosmopolitycznych. I Dugin mówi, że to jest dokładnie wszystko to, przed czym od wielu lat ludzkość przestrzegałem, co postrzegam jako zagrożenie dla wolnych narodów, dla wolnej ludzkości. I w zamian za to, w, zamian w stosunku, inaczej alternatywnie w stosunku do tej idei, proponuje wielkie przebudzenie. Samo pojęcie Wielkiego Przebudzenia zaczerpnął z ruchu trumpistowskiego w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Dugin pokazuje, że to właśnie w Stanach ludzie zaczęli się budzić i zaczęli dostrzegać to, co się dzieje, zaczęli dostrzegać to zagrożenie globalne i Dugin postrzega to bardzo pozytywnie, ale uważa, że to jest dopiero impuls, z którego musi się narodzić pewien globalny ruch, który musi się opierać, w swoich teoretycznych, ideowych założeniach na czymś zupełnie nowym. Dugin mówi, że nie możemy dopuścić do tego, żeby ten nowy świat, który ma się wyłonić z nowego, wielkiego przebudzenia. Żeby w jakikolwiek sposób przejął coś z tego zepsutego świata, z którym mamy w tej chwili do czynienia. Wszystko musi być zbudowane na zupełnie nowych podstawach, na podstawach, jego zdaniem, teoretycznie czystych. Czyli można, można je powiedzieć w ten sposób, że chodzi o to, żeby żaden wirus tego świata obecnego nie przedostał się do tego nowego systemu, który ma tutaj właśnie wyrosnąć po wielkim przebudzeniu. I konkretnie, jak ma wyglądać ta idea? Nugent mówi, że nowy ład musi być oparty na idei imperialnej. Musi być oparty na idei imperialnej, dlatego że idea państwa narodowego, jego zdaniem, jest częścią tego zepsutego świata wyrosłego z nowożytności. Stosunek dugina do państwa narodowego jest ciekawy. Jest ciekawy dlatego, że można tutaj dostrzec pewne elementy krytyki charakterystycznej dla chociażby marksistów, którzy uważali, że państwo narodowe jest tak naprawdę tworem burżuazji, która używa struktur państwowych do tego, żeby w ten sposób promować swoje własne kapitalistyczne interesy. I tutaj Dugin spotyka się tak naprawdę z marksistami w tej krytyce państwa narodowego jako pewnego tworu liberalno-burżuazyjnego, z którego potem w następnym kroku właśnie ma wyrosnąć ten globalny kapitalizm, neoliberalizm, i tak dalej. Czyli w świecie po nowym przebudzeniu państw narodowych. Ma po, prostu być nie, ma, ma po prostu nie być, dlatego że to są twory tego właśnie świata zepsutego. Nowy porządek ma się opierać na idei imperialnej. Na idei imperialnej, czyli na idei przestrzeni, albo inaczej takich tworów wielkoprzestrzennych. Długi tutaj mówi o takich, oto imperiach oczywiście ma być imperium rosyjskie, imperium chińskie, imperium arabskie, indyjskie, imperium północno-południowoamerykańskie i, co jest dla nas ciekawe, imperium europejskie. Jako imperium ma funkcjonować także Europa. Długin wprost mówi o imperium europejskim ale nie podaje żadnych szczegółów, jak to imperium miałoby konkretnie funkcjonować. I to jest wątek dla nas szczególnie interesujący, szczególnie interesujący także właśnie w kontekście tez Dugina, że państwo narodowe, instytucja państwa narodowego wyrasta niby rzekomo z nominalizmu. No tak, nie ukrywamy tego, że ten element imperialny u Dugina, to że tam Rosja będzie imperium, zawsze była i myślała w kategoriach imperialnych. Chiny można powiedzieć też, dlatego że są to przypadki, kiedy narody są równocześnie imperiami i cywilizacjami, dlatego też myślą one w tych kategoriach. W Europie to myślenie już dawno zanikło, i bez wahania możemy powiedzieć, że konstytu tradycją konstytuującą Europę. Z pewnością jest państwo narodowe. I co więcej, jest to tradycja starsza niż wspominany przez Dugina nominalizm. Pozwolę sobie Państwu pokazać moją książkę Teokracja Papieska 1073-1378, którą napisałem już dobrych chyba 10 lat temu albo i więcej. I tutaj założyłem sobie zakładką od strony 561 są stosunek nominalistów, a konkretnie ojca współczesnego nominalizmu, czyli Wilhelma z Ockham do cesarstwa i państw narodowych. Jak sobie Państwo przeczytacie tam kilka stron na podstawie różnych tekstów Ockhama pisanych na ten temat, to zobaczycie, że ojciec nominalizmu odrzucał istnienie państw narodowych i w ogóle suwerennych królestw i uważał, że wszystkie królestwa, kościoły i wszelkie wspólnoty ludzkie podlegają absolutnej, uniwersalnej władzy zasaża nad światem. Czyli no z pewnością nie można powiedzieć, że nominalizm prowadzi do państwa narodowego. Przez przeciwnie, Okham rozumował w ten sposób, że ponieważ nie ma narodów, to nie ma również i państw. Są tylko jednostki. No, i te jednostki ktoś musi uporządkować, no to cesarz uporządkuje cały, cały świat jednostek, prawda, i stąd jest jego wszechwładza cesarska. Także sam w sobie myśl, że nominalizm w, w, wyprowadza się z nominalizmu państwo narodowe, jest błędna. Co więcej, jak się spojrzy na teoretyków pierwszych państw suwerennych, narodowych, takich jak na przykład Jean Baudet we Francji, to są to prawnicy, którzy nie mają z nominalizmem kompletnie. Nic wspólnego, i wydaje się nam w ogóle cała teoria, że z nominalizmu pochodzą państwa narodowe, a państwa narodowe w Europie są przyczyną upadku i katastrofy kultury, za najsłabszy punkt w całym manifestie Dugina. Ja powiem szczerze, ja uważam, że jest to po prostu błąd w wiedzy jego, to znaczy jest to przeniesienie kategorii rosyjskich na kategorie europejskie. Bo rzeczywiście gdybyśmy chcieli na przykład Rosję podzielić na 20 państw narodowych, tak jak Związek Radziecki po podzielono na 17 republik, które po rozpadzie Związku Radzieckiego nagle odżyły jako niezależne byty polityczne, no to dla Związku Radzieckiego jest to kryzys i upadek, prawda? Ale yy, 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 przeniesienie tej konstrukcji na Europę, że upadek zaczął się wtedy, kiedy poszczególni władcy wypowiedzieli zwierzchność cesarzowi i posłuszeństwo władzy cesarskiej, no to, no to, to, są, to, to jest zupełnie inny świat. Ja mówiąc szczerze, nie bardzo widzę, widzę związek. Co więcej, sam Dugin w, w swoim manifestie, pisząc o buncie i przebudzeniu w Europie, pisze o strajku żółtych kamizelek we Francji, pisze o e, gdzieś tam lepenizmie we Francji i tak dalej, pisze o innych nurtach, no to wszystko są to nurty tak zwane populistyczne, którym to pojęciem określa się współczesne ruchy nacjonalistyczne i eurosceptyczne w Unii Europejskiej, więc trudno oczekiwać, żeby eurosceptycy nagle stworzyli nowe imperium zakładające zniesienie państw narodowych. Także tutaj ja tak, uważam to nie tyle za fantazję ideologiczną Dugina, co za błąd wynikły z przeniesienia pewnego aparatu pojęciowego i myślowego typowego dla Imperium Rosyjskiego na świat zachodni i świat narodów europejskich. W Rosji nie ma oddzielnych narodów są narodowości, etnie ale nie ma narodów. Konstytucje można powiedzieć, że strukturę Tradycyjną społeczeństwa zachodnioeuropejskiego konstytuują narody, a nie imperia. Imperia rozpadły się już o, tysiąc lat temu w Europie się rozpadły i poza Niemcami, którzy je dzierżyli, nikt nigdy za tym imperium nie płakał. Warto w tym kontekście przypomnieć, że Rosja nieraz w swojej historii odwoływała się do idei imperium, do idei Trzeciego Rzymu. Tutaj chcielibyśmy Państwu poświe... po polecić książkę pod tytułem Trzeci Rzym, autorstwa Andrzeja Andrusiewicza. Książka ta dokładnie pokazuje sposób myślenia Rosji o swoim miejscu w świecie. Rosja, Moskwa jako trzeci Rzym, przypisująca sobie określoną rolę, też taką eschatologiczną. Zresztą, literatura na temat Rosji często podkreśla to takie, można powiedzieć, wahanie Rosji w kierunku wschodnim, w kierunku zachodnim. To znaczy, Rosja raz wychodziła z Europy, przypisując sobie taką rolę misyjną rolę odnowienia świata, rolę kogoś, kto ocali świat przed zepsuciem płynącym Zachodu, po czym przeskakiwała w drugą stronę i chciała się do tej Europy upodabniać, chciała się modernizować, chciała być częścią Europy. Dugin bez wątpienia należy do tej tradycji no, właśnie jakiejś takiej misyjnej, ideologicznej, gdzie Rosja ma pełnić tę rolę ratowania świata i tak naprawdę Rosja tutaj zajmuje pozycję bardzo krytyczną i taką opozycyjną w stosunku do, do Zachodu. Warto o tym pamiętać, warto też pamiętać właśnie o tych, tym szukaniu Rosji swojego miejsca w stosunku do Europy i na świecie, gdyż są to, no to, są, są to kwestie, które nas bezpośrednio dotyczą. Nas bezpośrednio dotyczą, dlatego że mamy takie, a nie inne położenie czyli znajdujemy się między dwoma państwami, które utrzymują szczególnie bliski kontakt właśnie z tą ideą imperialną. Z Rosją, tak jak już powiedziałam, i tak jak już zaczęłeś wspominać o Niemcach. I także w pisarstwie Dugina widać także wpływy niemieckie. To nie są wpływy tylko rosyjskie, ale widzimy tutaj także bardzo silne wpływy niemieckie. Tak, to widać jest szczególnie w jego pracy wydanej ostatnio w języku polskim Podstawy geopolityki. To jest taki podręcznik, gdzieś tam nawet używany w rosyjskich szkołach chyba marynarki wojennej, jako podręcznik geopolityki podstawowy. Ciekawe jest właśnie to, że głównym jakby źródłem teorii imperialnych Dugina, to w ogóle w różnych jego książkach się pojawia z jednej strony Heidegger, jako przeciwnik państwa narodowego. Pojawiają się rewolucyjni konserwatyści, myślący w kategoriach imperialnych. No i przede wszystkim największy z największych, Karl Schmitt, któremu tutaj Dugin poświęca cały jeden rozdział jego teorii wielkiej przestrzeni. To zresztą tą teorię też Państwu pokażę w oryginale Karla Schmyta praca na temat Gross Raum czyli wielka przestrzeń w prawie międzynarodowym. To jest książka napisana w 1939 roku w przededniu podbojów hitlerowskich i uważana powszechnie za taką, no, kartę in blanco, taki check in blanco dany Hitlerowi, kart blanche, prawda, do podbojów, ponieważ będzie tworzył wielką przestrzeń niemiecką. No to jest właśnie charakterystyczne to, że w Europie w kategoriach jakichś takich wielkich przestrzeni, o których myśli Dugin, piszą tylko i wyłącznie Niemcy, szczególnie niemiecka prawica, która gdzieś tam wspomina te czasy cesarstwa, czy to pierwszego cesarstwa, prawda, czy to potem drugiego, które padło w 1918 roku. W każdym razie ta idea jest tutaj rzeczywiście żywa. I jak mówię, raz jeszcze wspominam, uważam, że Dugin popełnia ten błąd metodologiczny, że y, opierając się głównie na autorach niemieckich, y, przypisuje całości Europejczykom, Europejczyków w ten sposób myślenia. Gdyby tych autorów gdzieś tak starannie przeczytał, to by zobaczył, że oni bardzo mocno polemizują przede wszystkim z francuskim modelem politycznym, czyli tak zwanego nation, czyli państwa narodowego które Karl Schmitt i inni niemieccy konserwatyści, potem również hitlerowcy negowali w okresie międzywojennym, twierdząc, że to Francuzi narzucili swoje pojęcie prawda etanation państwa narodowego całej Europie, tworząc różne państwa małych narodów typu Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, i tak dalej. A powinni stworzyć tak zwane coś, co się w Niemczech nazywało koncepcją Mitteleuropy, czyli całej Europy Środkowo-Wschodniej, zarządzanej centralnie przez Berlin, jako taki federalny czy konfederacyjny organizm o wspólnej gospodarce, w której Niemcy będą rządziły i wyciągały z tego największe zyski. Także, jak mówię, tutaj jest moim zdaniem ja raz jeszcze błąd. Dugina, który błąd to ja rozumiem, dlatego, że jakbym pisał y, taki manifest o przebudzeniu wszystkich ludów świata i zaczął opisywać na przykład tradycję indyjską czy chińską, tak samo mógłbym popełnić fundamentalny błąd, nie rozumiejąc świata, który, którego tak naprawdę nie znam i który tylko i wyłącznie znam z książek. Choćby sam fakt, że aparat pojęciowy może być nieadekwatny przy tłumaczeniu na język polski, to może spowodować pewne niezrozumienie. U Dugina ten problem jest jednak szerszy, dlatego, że jest to autor Niezwykle intelektualnie płodny, który napisał kilkadziesiąt książek. No i ten błąd dotyczący tradycji europejskiej za autorami niemieckimi jest permanentnie przez Dugina powielany, ze szkodą moim zdaniem dla atrakcyjności jego koncepcji dla czytelnika europejskiego. Tak jak powiedziałam, Kwestia imperium europejskiego jest tą kwestią, która budzi nasze największe wątpliwości, gdyż to już bezpośrednio dotyczy nas, Polaków, i tego, w jaki sposób mielibyśmy funkcjonować w takiej nowej Europie, Europie po wielkim przebudzeniu. Sprawą tą zresztą zajmujemy się już od lat, gdyż w pewnym momencie zauważyliśmy, że na prawicy to myślenie imperialne jest coraz bardziej popularne. I jest sączone do, do głów Polaków bardzo różnymi, bardzo różnymi sposobami, albo inaczej za pomocą bardzo różnych idei. Stąd też nie bez powodu samej tej idei poświęciliśmy już dwie książki, dlatego że i nasza pierwsza książka, Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski, którą teraz wznawiamy, niedługo będzie do kupienia w drugim wydaniu. Jak również książka ostatnia Państwo Narodowe i Jego wrogowie, są to książki polemiczne właśnie z ideami imperialnymi, przy czym piszemy tutaj nie tylko o tych ideach imperialnych, nazwijmy to globalistyczno- kosmopolitycznych, wyrosłych z ideologii liberalnych, ale bardzo dużo uwagi poświęcamy właśnie koncepcjom prawicowym. Stąd też ostatni numer naszego czasopisma, Profidem, spór o państwo. Narodowe został poświęcony właśnie tej tematyce. Ja w tym tekście popełniłam tekst, w którym dokładnie omawiam. Czym się różni myślenie w kategoriach imperialnych od myślenia w kategoriach państw narodowych, pokazuje, że imperia są czymś więcej niż tylko dużymi państwami narodowymi. Imperia podlegają zupełnie innej logice działalności politycznej. W numerze tym znajdziecie też Państwo tekst poświęcony samemu Duginowi, jak również różnym koncepcjom, właśnie tym prawicowym. Promujący myślenie, myślenie imperialne. Sprawa jest o tyle interesująca, że te idee imperialne, tak jak one są teraz promowane na polskiej prawicy, bardzo często są pewną przykrywką dla różnych idei eurofaszystowskich, dla różnych idei. Może nazistowskich to za dużo powiedziane, ale widać tam bardzo dużą inspirację różnymi kierunkami związanymi właśnie z ideą budowy zjednoczonej Europy pod aspicjami III Rzeszy. To jest coś, co nas niepokoi, dlatego o tym piszemy. I tutaj bardzo ważną kwestią jest moda na tradycjonalizm integralny, którą obserwujemy właśnie na polskiej prawicy. Tak, może warto zwrócić uwagę a propos tego, co mówiłaś, czy są to koncepcje jakieś nawiązujące do faszyzmu czy narodowego socjalizmu. Jest tutaj również bardzo ciekawy tekst Ronalda Laseckiego dotyczący mm -hmm. tak zwanych tożsamościowców, ruchu tożsamościowego, który też głosi ideę europejską. I nawet Ronald Lasecki, który jest jak najbardziej zwolennikiem tego kierunku, przyznaje, że no jest tu jakaś nadreprezentacja autorów, którzy gdzieś w młodości służyli w Waffen-SS, prawda? I to Bynajmniej nie Niemców, tylko Francuzów, różnych przedstawicieli innych narodowości, czyli mówiąc wprost, byli to ochotnicy. Z krajów okupowanych walczących walczący za Hitlera i Trzecią Rzeszę. Ale wróćmy do tego tradycjonalizmu integralnego, dlatego że tradycjonalizm integralny nie przez przypadek stanowi obok Heideggera, Rewolucji Konserwatywnej i Szmyta jedną z ideowych takich filiacji Aleksandra Dugina. Dlaczego? Dlatego że tradycjonaliści integralni, tacy jak Giulio, sam z siebie związy z Rzymska Juliusem, czyli Julius Evola, czy też francuski myśliciel René Guenon. Są to myśliciele, którzy głoszą, że prawdziwa tradycja jest tradycją przedchrześcijańską i odrzucają wszystko, co przyszło razem z chrześcijaństwem. Między innymi. Powstanie narodów, które jest oczywiście zjawiskiem późniejszym. Na przykład, Evola był rasistą, prowadził wykłady dla SS, napisał kilka książek na temat rasizmu, zresztą w ogóle merytorycznie bardzo dobrych, świadczących o świetnym zorientowaniu w literaturze przedmiotu. To napisał chyba pierwszą w historii literatury europejskiej historię teorii rasistowskich, również, z której w, przy swoich badaniach naukowych przyznam się szczerze, że często korzystam, dlatego że jest to. Autor, który po prostu wszystkich przeczytała, wielu z tych, tych teoretyków rasowych nawet znał osobiście i tam prowadził z nimi różne korespondencje, wykłady i tak dalej. I czym się ten tradycjonalizm charakteryzuje? No właśnie tym, że myśli w kategoriach imperiów, nie myśli w kategoriach narodów, co więcej, dzieli narody, ponieważ chce podzielić je na kasty społeczne, które nie będą wzajemnie między sobą y, prowadziły życia rodzinnego i się między sobą rozmnażały. W przypadku ewoli, nawet, jest to wprost taka wizja, żeby z tych kast społecznych wytworzyć w przyszłości nowe rasy ludzkie, czyli rasę przywódczą, solarną, jaką to nazywa, i rasę niższą, taką do pracy, czyli rasę toniczną. Także, także jest to radykalny projekt, bym powiedział, antynarodowy. Tak jak komuniści chcieli podzielić społeczeństwo na klasy, tak ewola chce podzielić na rasy, prawda? I warto w takiej sytuacji zwrócić uwagę, że nie każdy. Każdy tradycjonalizm e, głosi tak e, dziwne e, i antynarodowe idee. E, mówię to e, ja i szczególnie uważam, że mam do tego prawo, dlatego że swoją młodość naukową poświęciłem badaniu tradycjonalizmu francuskiego. E, poś, napisałem na ten temat pracę doktorską, potem napisałem takie dzieło. Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu 1796-1830, i mogę powiedzieć, że tradycjonalizm francuski stoi zdecydowanie na gruncie właśnie państwa narodowego. Jest całkowicie antyimperialny i stanowi, można powiedzieć, jeden wielki zachwyt nad francuską tradycją królów absolutnych, którzy nikomu nie podlegają na zewnątrz, i oni tam wszyscy, ci tradycjonaliści, podkreślają, że przecież inno. Centy. Trzeci, tam prawda, napisał do króla Francji, że król Francji nie podlega nikomu, aby zachęcić go do czynnej walki z cesarstwem niemieckim. Zresztą skutecznie, w wyniku której cesarstwo niemieckie doznało straszliwych razów pod buwin z, z rąk Francuzów. Także, także nie każdy tradycjonalizm jest kosmopolityczny czy imperialny. Tu w ogóle może warto zwrócić uwagę na ten kosmopolityzm i imperializm. My, w swoich pracach, między innymi w państwie narodowym i jego wrogach, stawiamy tezę, że istnieją jakby dwa globalizmy. Jest globalizm duży, czyli głoszący powstanie jakiegoś państwa światowego, przeciwko któremu słusznie Dugin się zwraca, a widząc jego wyrazy w takich postaciach jak Bill Gates, George Soros, czy Joe Biden, w tej chwili wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale też zwracamy uwagę, że jest taki globalizm no, bardziej ograniczony, to znaczy kontynentalny, taki mały globalizm, my to nazywamy w swoich pracach który mówi właśnie o imperiach. Ja powiem tak, no, z mojej perspektywy to, czy będę w imperium globalistycznym obejmującym cały świat, czy w imperium europejskim obejmującym całą Europę, w gruncie rzeczy ma dla mnie niewielkie znaczenie, bo to za każdym razem nie będzie już Polska, polska kultura, polska tradycja i polska mowa. Także, także mówię to wszystko gwoli temu, żeby pokazać, że nie należy tradycjonalizmu łączyć z kosmopolityzmem, ponieważ są zdrowe tradycjonalizmy, które stoją na gruncie państwa narodowego. Podsumowując, możemy powiedzieć, że Dugin kreśli tutaj alternatywę, taki dychotomiczny podział albo-albo. Albo Klaus Schwab z jego wizją. Jakiegoś takiego neoliberalnego, zglobalizowanego świata, albo Dugin z ideą bizantyjskiego, jakiegoś takiego sakralnego imperium. No i oczywiście pojawia się pytanie, czy tak rzeczywiście jest. Czy rzeczywiście ten podział jest dychotomiczny i czy rzeczywiście nie ma żadnej trzeciej drogi? No naszym zdaniem, oczywiście, takie rozwiązanie istnieje. Dlatego też piszemy nasze książki, dlatego też cały czas pokazujemy, że idea państwa narodowego jest jeszcze wciąż żywa i tak naprawdę naszym zdaniem ma przed sobą jeszcze wspaniałą przyszłość. Ideę tę rozwijał m.in. Józef Kosecki w pracy pod tytułem Naukowe podstawy nacjokratyzmu. Nacjokratyzm jest to idea, która postuluje pewną, pełną suwerenność zewnętrzną i wewnętrzną dla wszystkich narodów świata. Polecamy tę pozycję, została ona omówiona także w naszej książce. Tam odsyłamy jeśli chodzi o szczegóły. Nie będziemy teraz tego bliżej omawiać, ale koncepcja jest. Koncepcja jest, która pokazuje, że trzecia droga jest możliwa. Po drugie, Badając historię, możemy popatrzeć, że państwo narodowe tak naprawdę już od wielu stuleci toczy bój z różnymi ideami imperialistycznymi i ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie jest tak naprawdę niczym nowym. Samo państwo narodowe powstało w starciu właśnie z tą ideą uniwersalistyczną, cesarską, o czym już mówiłeś. Następnie chociażby w XVI wieku walczyło przeciwko uniwersalistycznym, Uniwersalistycznym zapędom cesarza Habsburskiego Karola V, potem mamy Napoleona, potem mamy Hitlera. Tak więc państwo narodowe tak naprawdę ciągle jest na polu walki z różnymi ideami imperialnymi, i naprawdę jeszcze jest za wcześnie, żeby ogłosić, że ta walka została już definitywnie przegrana. A co y, przyczynia się do tego, że tak optymistycznie patrzymy, jeśli chodzi o przyszłość państwa narodowego? Y, naszym zdaniem sojusznikiem państw narodowych y, będą po prostu Chiny. Będą po prostu Chiny, które Prawdzie same funkcjonują jako cesarstwo, jako imperium, ale jest to imperium specyficzne, imperium, które tak naprawdę nigdy nie prowadziło polityki stricte imperialistycznej, imperium, które samo wytyczyło swoje, swoje granice, granice swojej własnej cywilizacji imperium, które teraz budując chociażby nowy jedwabny szlak opiera się właśnie na współpracy z poszczególnymi państwami. I naszym zdaniem Polska, chociażby w sojuszu z Chinami, jest w stanie jak najbardziej obronić się przed, przed tą całą agendą globalistyczną. Tym bardziej, że jak spojrzymy chociażby na sytuację za Oceanem, to. Yy, to spełniają się różne nasze przewidywania, że sytuacja Stanów Zjednoczonych będzie się radykalnie zmieniać, państwo to będzie powoli schodzić ze sceny politycznej, jako właśnie takie globalne mocarstwo, a wraz z tym agenda neoliberalna będzie się po prostu kurczyć. Ja może już tak na zakończenie podsumuję jeszcze tą naszą dyskusję z Duginem dotyczącą tego, czy imperium, czy państwa narodowe są trafną odpowiedzią dla człowieka zachodu, cywilizacji zachodniej, łacińskiej, czakolwiek byśmy to nazwali. To zadam Państwu takie pytanie, na które sobie Państwo odpowiedzcie. Czy bylibyście gotowi, gdyby była taka potrzeba, zaryzykować swoje zdrowie? pieniądze, a nawet życie, walcząc w obronie państwa narodowego, Polski, przed agresją globalizmu? Myślę, że przynajmniej część z Państwa, podobnie jak my, byśmy byś odpowiecie tak. Zdecydowalibyśmy się. A teraz proste pytanie. Ilu z Państwa zdecydowałoby się zaryzykować swoje życie, zdrowie, podatki dla obrony przed globalizmem Imperium Europejskiego? Myślę, że. Tu jeszcze mogę dodać od siebie, to jest bardzo trafna uwaga, czego dowodem historycznym było to, pod jakimi hasłami Związek Radziecki. Toczył swoje boje w czasie II wojny światowej, gdzie nagle z retoryki komunistycznej, imperialistycznej, internacjonalistycznej Stalin przeszedł do retoryki czystonarodowej. Przypomnijmy, że Armia Czerwona walczyła o ojczyznę to była wojna ojczyźniana czyli tutaj uruchomiono tak naprawdę uczucia narodowe, resentymenty narodowe, armia czerwona w tej sferze propagandowej bynajmniej nie szła bynajmniej nie walczyła z faszyzmem w sprawie jakiejś rewolucji międzynarodowej, ale właśnie w obronie własnej zagrożonej ojczyzny. Zgadzasz. Szanowni państwo, chcieliśmy wam bardzo podziękować za wasze wsparcie, wpłaty. Dzięki nim Nasza książka, wznowienie naszej książki na temat nacjonalizmu europejskiego, które tutaj Magda pokazywała, poszło już w tej chwili do druku. W tej chwili zbieramy pieniądze na kolejną książkę, mianowicie będzie to książka już tylko i wyłącznie mojego autorstwa pod tytułem Mitologia imperialna narodowego Socjalizmu. Książka jest już właściwie gotowa, ale jeszcze nie mamy za co jej wydać, dlatego prosilibyśmy Państwa o Płaty na nasze, na nasze konto. Tutaj numer konta jest podany poniżej oraz w opisie filmu. Niedługo będziemy mieli też PayPal, zakładamy w tej chwili konto. Tak, bo Państwo mówiliście, że szczególnie z zagranicy jest to najwygodniejsza forma płatności. Równocześnie zawiadamiam Państwa, że wszystkich tych, którzy wpłacą 50 zł, na nasze konto, z dopiskiem na cele statutowe książka, to każdy z Państwa otrzyma naszą książkę Państwo Narodowe i Jego Wrogowie wraz z naszym autografem. Książkę można również kupić poprzez stronę naszej fundacji Prowita Bona, a także wraz z nowym profilem, a zresztą starsze numery również, przez sklep znajdujący się na stronie konserwatyzm.pl. Chciałabym także poprosić czytelnika, który Wpłacił w urzędzie pocztowym 50 zł z dopiskiem książka, ale nie podał adresu o kontakt z nami. Na stronie internetowej jest numer telefonu, jest adres mailowy. Proszę do nas napisać, jak tylko dostaniemy adres, to książkę wyślemy. No prawdopodobnie pani na poczcie, bo wysłane z poczty po prostu sobie ułatwiła pracę, nie wpisując adresu i e, imienia i nazwiska e, osoby wpłacającej, stąd prośba o kontakt i wtedy chętnie książkę wyślemy, ponieważ nie chcemy być posądzani o to, że komuś czegoś nie wysłaliśmy. No co, to byłoby chyba z naszej strony. Tyle. Zachęcamy Państwa do oglądania naszych programów, a również zapoznania się samemu, jeśli macie ochotę z manifestem Dugina, wielkie przebudzenie znajdującym się na stronie internetowej myślpolska.info. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.